Italiano, sono un saluto, però poi forse italiani adesso parto per andare a fare il tuo lavoro. Jesteśmy w takim boksie, gdzie po prostu przygotowuje się motocykle za chwilę przed porajdą. Wielki szum i no i teraz przygotowują te motocykle tego, by wyruszyć właśnie do turnieju, można powiedzieć. Jest tam no preparando, quinto lobo. Moi drodzy, jesteśmy po prostu już na tym pasie, jak po prostu przejeżdżają, z jaką prędkością, 350 na godzinę. Jestem w miejscu, gdzie oni mają prędkość 310. W tym miejscu mają 310 km na godzinę. Błogosławimy, żeby się nic nie stało. No, można z tamtej strony jeszcze, wpłynąć. Chwilą wjechał również tutaj na ten pas Valentino Rossi. Poco tempo fa entrato anche per fare le prove campione Valentino Rossi. Che dire? Non me ne dici più niente. Paga. Coś się podziało, już mieliśmy z kamerą wśród zwierząt z Hociul, a teraz wiadomości sportowe, program sportowy z Brna. Zobaczcie, ile nam święty Szarbel daje możliwości. Dlatego uwielbiamy Boga również i tutaj. Wielu będzie tutaj wielu jutro, w niedzielę również. Prośmy też za tymi, którzy tutaj są, no i błogosławię. Widzimy, wjeżdża na pas, no mistrz świata dziewięciokrotny Valentino Rossi. Ja muszę powiedzieć, że jak człowiek poznaje to wszystko, to tak samoistnie staje się kibicem. Właśnie całej drużyny Włochów, jest ich 24. Czasem zdarza się, no są wypadki jak na drogach i tutaj, że ktoś ginie. Proszę was, wspomnijcie tych młodych chłopców, którzy zginęli podczas takich mistrzostw. Polećmy ich Panu Jezusowi, Święty Ojcze Szarbelu, zaprowadź ich do
Jezusa, jeden z ostatnio, quando è morto ragazzo, Barcelona. Na ostatnich zawodach w Barcelonie właśnie był wypadek i zginął, come si chiamava? Luis Salom, nel nostro squad, ja mówię naszej drużyny włoskiej, ho detto il nostra squadra, no? No, non era la nostra squadra, era della Moto2, era un ragazzo carissimo. Był w Moto2, czyli bo tu trzeba powiedzieć, że są dwa poziomy tych, którzy występują w mistrzostwach, a mianowicie są chłopcy do 16 roku życia, którzy jeżdżą na motorach 250 cylindrów, oni osiągają szybkość do ponad 250 km na godzinę, a potem następne te wielkie już motory, które widzieliśmy, mają 1000 pojemności, no i one osiągają prędkość 350 na godzinę. Questi motori hanno 1000 di cilindrata. To widzimy i wszyscy zawodnicy, jak pyta się, którzy biorą udział, a jest ich około 90 z różnych krajów świata, mówią jedno, że no, co najbardziej jest trudne, żeby na właśnie zakrętach nie zwolnić, bo może być wypadek, oni muszą się tak właśnie ułożyć i przejechać ten zakręt, a drugie, że mówią bardzo, to jest właśnie ważne wszyscy, żeby no, wyhamować też w odpowiednim czasie, no to są jednak ogromne, ogromne prędkości i dlatego tutaj dzisiaj jestem, za chwilę dalej w stronę Italii, ale mówię, człowiek staje się, widząc to, co tutaj ja pierwszy raz jestem, ile tych samochodów, tirów z całego świata, przedstawicieli różnych firm motocyklowych, dwa firy tworzą na przykład przepiękne jakby pomieszczenie, gdzie mają, mogą zjeść posiłek, taki zresztą zobaczymy, takie pomieszczenie, takie boksy przepiękne, że nikt by nawet nie przypuszczał. Jest to rzeczywiście ogromna, ogromna organizacja. Cari fratelli sorelle, ora... Carissimi, l'abbiamo visto un po' da cucina di questo che succede, il nostro Lucio ci ha dato, diciamo, pass, e veramente sono passato qui a benedire anche di questa pista, perché domenica, come sappiamo, alle 2 si inizia vera gara, sono le prove, qui sono con figlio di Roberto che è sempre presente anche, e io l'ho detto che quando una volta uno vede questa gara diventa tifoso, no? Soprattutto tifoso italiani, perché io sono tifoso già italiano, sono italiano ormai, per quello sono riuscito a entrare e affido proprio a questo santo, San Charbel Maclouf, l'affido questi ragazzi, mi piacerebbe ammettere a ciascuno dello staff, diciamo, italiana, sono 24 ragazzi, vero? 24. Sì. 24 ragazzi che possano felice arrivare a metà, ma vincere, certamente, conoscendo anche mamma di Valentino Rossi, posso dire che io l'ho detto, mi ha chiesto, preghi per mio figlio, e prego forse di più questo momento. Passando dalla Polonia verso l'Italia, portando immagine della Madonna Nera. Quale parola, Roberto? Tu, la tua parola. Tutti i ragazzi fanno la croce prima di partire. Sì, tutti si raccomandano, anima al Signore. Cioè, questi ragazzi hanno veramente una grande fede, ma tutti. Sì. Chi dà più a vederlo, chi meno, però tutti. Affidiamo a loro, allora, benedizione per te e per tutto staff, grazie, che... e poi vedremo anche quelli box e parleremo ancora. Quello di Andrea Iannone lo fa, sì. Italiano. Spiega lui, sì. Vai Matteo, bravo. Com'è? No, diceva Matteo. Questo è di Valentino, eh. Valentino dorme, eh. Vedi, ognuno pilota si porta sulla casa. Każdy z pilotów, sì. tych właśnie, esatto. Ma swój domek. Zobaczcie, poi dopo, domki zrobione z samochodów ciężarowych, nie?
No, ale to są luks, lus. Sì, sì, sono dentro sono sempre accessoriate al completo e una volta finita la gara lo agganciano ai camion e partono per... Widzicie, w środku mówi, że jest tam, ma potrzebne rzeczy, bardzo właśnie wygodne do odpoczynku, a później biorą właśnie, tu są ciężarówki, zaczepią, no i jadą na następne. Czyli no, qua loro hanno cucina, c'è anche qualcuno cucina. Loro, abbiamo mangiato noi ieri sera, ogni team ha la sua zona ristorante e questa qua è, no właśnie, è la zona di riposo. Mają też swoje kuchnie danego kraju. Każda z tych grup ma swoją taką restaurację, też prowizoryczną, zrobioną z ich kuchnią specyficzną, tak jak Włosi. No oczywiście kuchnia śródziemnomorska. Teraz rozpoczęli próby chłopcy w wieku 20 i ponad 20-letni na motorach 600 cylindrów. Oni osiągają właśnie prędkość velocità 250. No to jest właśnie... Oni mają prędkość 280 na godzinę. Właśnie, bo rzecz bardzo też interesująca, a Mugello? Mugello. A Mugello we Włoszech, jeden z pilotów, Andrea Annone, tak rozpędził motor, to jest chyba największa prędkość, 365 km na godzinę. Właśnie w Mugello, sì, Andrea, in fondo al rettilineo, no, del Mugello, 365 km. Na tej linii prostej oczywiście, 365 km. L'aereo si sta alzando. W tej prędkości już samolot podnosi się, by wystartować z ziemi. No a on jeszcze na ziemi. Gdyby miał skrzydła, to na pewno by się wzniósł. È un santo potentissimo, San Charbel Maclou. Quando un giorno avrai tempo, lo puoi attaccare da qualche parte. Vai su Google, scrivi San Charbel. Il suo corpo è uscito 100 di chilometri. Sono 77.000 persone guarite. Prendilo e diventa tuo patrono. Mówię, że jeździ tu, come fai, sei pilota Moto 3. Velocità tua, quanto fai la velocità? 40. On jedzie 240 na godzinę, ale daliśmy mu nome tuo? Francesco Daniel. Ok. Nome famoso, eh? Dio che ti benedica. Grazie. Siamo ad Aragon, vicino Aragon, Saragozza, Barcellona, e poi a Valencia. Oh, Valencia mi piacerebbe andare, perché io ero lì e vengo a Valencia. Valencia. E praticamente Valentino si mette lì meticoloso, guarda tutto per valutare quale può essere la gomma migliore. Quale può essere la sospensione migliore da mettere, e perde veramente tanto tempo, e sempre con la foto addosso. Poi si cambia, qualche volta va a fare e poi di nuovo al motore. Ma lui è quello che sta più di tutti dentro al... Perché studia ogni movimento. Tanto. È il più bravo. Valentino sarebbe, è l'unico dentro capace di prendere dei pezzi e costruire una moto. Così lui dentro che veramente può riuscire a fare. È veramente più bravo di tutti. Mówimy, że właśnie Valentino Rossi, który oczywiście dziewięciokrotny mistrz świata, widzieliśmy go, mówi Roberto, że Valentino po takich próbach
po prostu studiuje motocykl. Jest jedynym, który mógłby złożyć ten motor. Mówi, że podpinają też specjalnym kablem podpinają do komputera, ponieważ w motocyklu jest też komputer, który zapisuje wszelkie, cały przejazd, a przede wszystkim przejazd na zakrętach. I Valentino najdłużej ze wszystkich jest tam w boksie teraz i studiuje po takich próbach te momenty, ten przejazd motorem. To wszystko jest właśnie zarejestrowane satelitarnie. Naprawdę przez kilka godzin jest tam i spogląda na te wyniki właśnie. Sono le ore che lui guarda. Bardzo, bardzo wiele czasu spędza tam, by właśnie studiować. No i dlatego potem wie już, jak manewrować tym motorem. No i jest najszybszy. Oczywiście wszyscy muszą też zadbać o gumy tych motorów. A tutaj w tym miejscu jest przygotowany motor. Ogumienie bardzo ważne, bo przecież robią te wielkie zakręty, bardzo ostre. Te gumy muszą być solidne. I tutaj odbywa się wymiana. Quanta velocità tu attendi sulla moto? 240. 240 la godzina esce. Vai, ciao. Quanta velocità tu attendi sulla moto? 240. 240 la godzina esce. Vai, ciao. Anche se io vi riprendo, Cristo. Buongiorno. Siamo vieni qua, vieni, spieghi un po', no? Loro, voi, no? La cucina è sulle tre. Nome? Ditemi nome. Alberto. Alberto. Nicola. Due cuochi. No. E poi vieni, vieni. Non ci stiamo. Chi è? Come? Nome? Non ci stiamo. Otto. Otto. Trzech kucharzy, którzy dbają tutaj o to, żeby funkcjonowała kuchnia włoska. Jesteśmy wszystko w tirze. To jest tir, proszę Wojtek. Siamo, allora, cosa cucinate? Cosa preparate? Cucina italiana? Cucina italiana, internazionale anche. Mamy też... piatto, jest włoska kuchnia, ale też mamy jakieś danie nieraz no, z innych krajów. Widzicie, w naszym programie teraz jesteśmy w kuchni, więc przygotowanie dań.
Oggi cosa prepara? Cosa l'avete? Oggi abbiamo preparato del pesce. Dzisiaj oczywiście rybę. La pasta col pesce. No pasta z rybami. Dei filetti di merluzzo al forno. Merluzzo w piccardiku zapiekane. Dei cannelloni farciti alla carne. To jest pasta cannelloni, tak? To wszystko włoskie. E del pollo al curry. Pollo? Pollo al curry. I kurczak też, tak? Ho visto c'è antipasto di mare, no? Antipasto di mare. Jest też jeszcze przystawki morskie, mimo że tu przecież w Czechach morza nie mamy. Tante cose fredde, insalate. Wiele, sałaty i wszystko. No widzicie, kuchnia śródziemnomorska. Z każdym bym się podzielił, no nie mam jak. Dlatego wybaczcie mi, że ja tego wszystkiego spróbuję. E tutto qua, e dopo dessert. Oprócz mięsa, bo mięsa nie jadam. Allora, deser, voi siete da quale paese? Da dove siete? Sì, Trento. Trento, on jest Trento. Trento uguale, Trentino. Tutti Trentini, allora Montanari. Montanari. A więc to są górale z Trento. Wszystkiego najlepszego, tanti auguri. Io vi benedico per questo. Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo. Che cibo sarà buono. Pobłogosławiłem, żeby się nikt nie zatruł jakimś tam albo... dobrze się czuł, żeby tutti hanno digerito bene. Speriamo tanto salute. Ah, salute. Grazie. Veramente vi posso assicurare la mia preghiera per voi. Grazie. Io sono a Roma, sono Vaticano, ma prego per me. Grazie. Saluto Papa Francesco. Papa Francesco, salutiamo Papa Francesco, Santo Padre. Grazie mille. Buon proseguimento. Sì. Non ce l'ho, forse Santino non lo può. Repuliamo. E deve stare qua e voi su Google andate e scrivete Charbel, almeno conoscere chi è questo santo. Certo. Na Google poszukajcie, święto c'è Charbel, prowadzi i chroni. Wstawiaj się za nim. Żebyś ich chronił w ich pierwszym obaniu. Amen. Charbel prega per noi. Grazie. Ciao ragazzi. Moi drodzy, a teraz rozmawiam z kierowcami tych tirów. Oczywiście jest ich tu mnóstwo, różni kierowcy. Oni są Francesco, Francesco i Roberto. Oni muszą zadbać, aby rozłożyć to wszystko. Voi dovete tutto, diciamo, mettere a posto quella struttura e poi montare e smontare. Oni muszą to wszystko, due tiri. Sono trzy tiry i motorom. Camper i jeszcze camper taki duży, czyli trzy tiry i camper duży tworzą tę strukturę i muszą rozmontować, zmontować. Quante persone montano tutto? 8 osób musi to wszystko przygotować. Quanto tempo? Dwa i pół dnia musi być to rozłożone już, gdy przybywają, a poi zmontare. A natomiast muszą złożyć w jednym dniu. Abbondante. Allora è un lavoro subito dopo gara. A więc zaraz jak tylko kończy się tutaj, muszą, i to wszyscy, fino, c'è un orario, no? Noi di solito abbiamo le 8 di mattina fino alle 16. Ale o 6 fino do 18, od 6 rano do 18 muszą zmontować. I subito si parte in altro luogo. Na drugi dzień tirem wyjeżdżają i jadą w kolejne miejsce. Quanti chilometri avete già fatto? Quanti anni? Facciamo 30.000 all'anno. My robimy 30 tysięcy kilometrów w ciągu roku. Io 10 anni che lavoro qua. Pracuję 10 lat tutaj. Abbastanza. A ja w ciągu roku przez la misji i per la fare la missione mia faccio durante l'anno più di 100.000 km. Per questo anche pesante, ma hanno anche i camper più grossi, no? Costruiti da diversi altri team, no? 3-4 anni. Ci sono też większe strutture, 4 więcej, ma
dappertutto dovete arrivare, ma no, fuori, non fuori Europa, non solo in Europa, Europa. Circo d'Europa, tutto sulla strada. Per Valencia, dall'Italia a quante ore? Valencia, l'Italia sono 2 giorni. 2 giorni, quanti chilometri? 1600. No, do Valencji z Rzymu 1600 km, tak jak z Rzymu do Polski oczywiście, a tam w Walencji w listopadzie będzie zakończenie właśnie tego roku mistrzostw. Queste strade dove vi devo dare, scusate, vi devo dare San Charbel, attaccate nel vostro, nei vostri mezzi, eh? E poi su Facebook e su YouTube dovete andare. Quanti mezzi sono? 4? Sono 4. Dovete, perché si attacca, dovete anche mettere e cercare su Google, subito scritto San Charbel, e lo invocate quando voi partite, perché veramente sono 77.000 Kontynuujemy tę wizytę niezwykłą od kuchni tego wielkiego Grand Prix tutaj w Brnie. Teraz wyruszymy, to jest takie już specjalne naprawdę pozwolenie. Chcą, abyśmy przejechali właśnie specjalnymi samochodami właśnie tą całą odległość, gdzie ci mistrzowie trasę przejeżdżają. Będziemy to mogli wszyscy zobaczyć. Cari fratelli sorelle, è una cosa molto bella perché concludendo anche la mia presenza qui, che ho voluto esserci a incoraggiare gli italiani, i ragazzi, adesso facciamo il giro con queste macchine su questa pista, io cosa posso fare? Solo dargli la benedizione. Ještě nebyla třída MotoGP, ale teď jistotky. Ale tím je a my vzíváme. Kolegu a kamarádu a fanoušku a